Centrala wyje, telefon dzwoni, odbieram. Cześć, witam Was na kanale OZTECH. W dzisiejszym filmie chciałbym Wam pokazać taką oto centralę alarmową do samodzielnego założenia. Nie chodzi o to, żeby firmę wzywać, żeby firma Wam przyjeżdżała i montowała i za to brała bardzo duże pieniądze, tylko żebyście mogli we własnym zakresie bardzo prosty sposób założyć samemu centralę, ale taką centralę, która naprawdę działa. Jeżeli chcecie zobaczyć jak to działa, jak samemu skonfigurować taką centralę, zapraszam do oglądania. Dobra, co mamy w zestawie takim, z taką centralą? Tak? To jest właśnie nasza centrala. Dodatkowo w zestawie, najpierw zacznę od mniejszych rzeczy, mamy pilot, możemy włączać, wyłączać tutaj sobie tą centralkę. Mamy zasilanie tej centrali, ale co najważniejsze, ta centrala posiada też baterię wbudowaną, dzięki czemu może też działać. Po utracie prądu na przykład przez jakieś około 6 godzin. Myślę, że to w zupełności wystarczy, ze względu na to, że no 6 godzin rzadko się zdarza, żeby nie było prądu. No, ale właśnie taka centrala, yy, ta, ta centrala posiada w środku budowaną baterię. Jeżeli zostanie odcięte zasilanie, to będzie podtrzymanie. Do tego czujka dymu. Czujka dymu też ma swoje zasilanie. Jeżeli chcemy y, oczywiście baterię włożyć, naciskamy sobie tutaj z dwóch stron, to jest na zawiasach. Pod, podnosimy, wkładamy baterię, bateria akurat do czujki dymu, oczywiście wszystko jest w zestawie, taka bateria tak 9V, baterię wkładamy w ten sposób, tak tutaj na zaczaski, żeby bateria nie latała. Następnie trafiamy tutaj na zatrzaski i zamykamy. Następnie, oczywiście, to byśmy mogli przymocować do sufitu bądź ściany. i prosty sposób tutaj na otwory wkładamy, przekręcamy i czujka już by nam wisiała. To taki prosty montaż. Natomiast, oczywiście, musimy ją połączyć z naszą centralą i ja Wam pokażę, jakie to jest banalnie proste. Nie trzeba tutaj wymyślać, nie wiadomo czego. Banalnie prosta konfiguracja i to dlatego mi się podoba w tej centrali. Dodam tylko, że ja tą centralę mam już ponad 2 lata i naprawdę się sprawuje świetnie. Wyróżnia ją to, że tą centralę możemy połączyć po Wi-Fi z naszym routerem. Oczywiście wtedy dostajemy tylko komunikaty na telefon, co nie jest, że tak powiem najlepsze ze względu na to, że jeżeli ma nas chronić taka centrala, to uważam, że lepiej włożyć właśnie do takiej centrali kartę SIM. Tak, ta centrala też działa na kartę SIM. Czyli jeżeli ona ma podtrzymanie, tak, wyłączony zostanie prąd i będzie działała na baterii, to ta karta SIM również będzie działała w tej baterii, bo jeżeli nie macie żadnego UPS-a i ta centrala by była po Wi-Fi połączona z waszym routerem, no to. Router mógłby, że tak powiem, zostać wyłączony, centrala by działała, ale nie miałaby połączenia z routerem, no i powiadomień też byście nie otrzymywali. Natomiast, jeżeli macie kartę SIM włożoną do tego, do tej centrali i załóżmy, ktoś wtargnąłby do Waszego mieszkania i mielibyście uzbrojoną taką centralę, to centrala dzwoni do Was na telefon. No to jest dużo, dużo lepsza opcja. Nie dość, że zadzwoni, może też SMS-a wysłać. Możecie podsłuchiwać na tej centrali, co się dzieje w otoczeniu. Mało tego, możecie mówić przez tą centralę do kogoś, kto jest w środku. Więc naprawdę opcji jest multum. Ale pokażemy, wszystko pokażę Wam, jak to działa. I sami zobaczycie, że naprawdę, jeżeli chodzi o funkcjonalność tej centrali, ja nie znalazłem lepszej. Naprawdę jest rewelacja. Eee, pokażę Wam na razie, co jest w zestawie. Oczywiście tutaj dokupować możecie sobie niezależnie. Ponieważ tutaj możecie połączyć bezprzewodowo wszystko, to jest bardzo ważne i to nie jest po Wi-Fi, tylko na częstotliwości 433 Mhz I tej częstotliwości nie, nie zakłócicie sobie jakimiś innymi routerami, yy, dlatego to, to bardzo dobrze działa U mnie w domu są, jeżeli chodzi o Wi-Fi mam router w innym pokoju i tutaj już mam problemy, natomiast czujki mam na oknach poza, poumieszczane na balkonie i to wszystko działa. Łączy się bez problemów na tej częstotliwości 433. Natomiast, jeżeli macie ogromny dom i no dlaczegoś by nie chciało działać Wam, po prostu za daleka odległość, by była. to są transmitery. Możecie, możecie użyć czegoś takiego. To oczywiście jest połączenie na 12V, zasilacz tutaj w zestawie. Natomiast ten wzmacniacz nie jest w zestawie tym, to dokupujecie to osobno, u nas na stronie też będzie można znaleźć ten wzmacniacz Więc jeżeli macie ogromny dom, z jakiejś przyczyny centralna nie chce się połączyć z jakąś czujką To umieszczacie gdzieś po środku taki wzmacniacz i to bez problemu działa Natomiast tutaj macie czujkę ruchu w zestawie, czyli czujka jeżeli umieszczacie sobie gdzieś na ścianie Musi być pod kątem jakimś 45 stopni, i wtedy, jeżeli ktoś wtargnie, to zostaje przerwana linia i czujka wzbudza centralę. Tutaj też jest przycisk włączania, wyłączania tej czujki. Tutaj czujeczka też jest na baterię. Musimy włożyć baterię. Czujki oczywiście na okna. Jedna czujka idzie załóżmy na futrynę, druga czujka na okno. Dzięki temu zostaje przylgnięte. Tak, Jedna czujka dotyka czujki, i w momencie, gdy okno otwieramy, zostaje przerwane, i będzie się świeciła dioda. Możemy tutaj włączyć dla testu, zaraz Wam pokażę. Tutaj jest on/off. I jeżeli sobie włączymy, mryga nam dioda. Tak, mamy swoją czujkę, zobaczcie, w tym miejscu, czy w tym miejscu nie zostaje przerywane, nie wiem czy to będzie widać, nie świeci dioda, ale tylko odłączymy, czyli jakbyśmy drzwi otworzyli zostaje wzbudzona ta czujka, tak? Zamykamy, nie świeci się, otwieramy, wzbudzona. Na takiej właśnie zasadzie to działa. Czyli jeżeli byśmy to sobie przymocowali do okna, to do futryny, otwieramy okno, zostaje wzbudzone. I to też są bezprzewodowe czujki, tak? Należy pamiętać. Na razie wyłączmy sobie tą czujkę. Dlatego też, jeżeli chodzi właśnie o tą centralę to jest to fajne, że właśnie nie musicie żadnych kabli ciągać. To wszystko umieszczacie bez, bezprzewodowo i ja nie mówię to czysto teoretycznie. Mówię Wam właśnie o tym pod kątem praktycznym, bo ja tak jak wspomniałem mam już tą centralę ponad 2 lata i to naprawdę świetnie działa. Wyjeżdżam na wakacje Mam kartę SIM włożoną do środka. W razie czego, gdyby się coś zdarzyło w domu, nawet pożar, tak? Mam czujkę dymu i kurczę, centrala do mnie dzwoni. Mogę sobie sprawdzić. Oczywiście podczas wyjazdu jeszcze umieszczam kamerę do środka w domu. W razie gdyby coś się wydarzyło, tak? Centrala dzwoni do mnie, mogę sobie otworzyć kamerkę, podejrzeć i wszystko widzę, tak? Jest na wakacjach spokojniejszy jestem. Nie myślę, czy tam w domu wszystko w porządku, czy też nie. No ale przede wszystkim ta centrala ma też służyć do ochrony waszego domu. Często yy, się zdarza tak, że ktoś obserwuje dany dom. No dzisiaj takie są czasy niestety. I nawet pójdziecie do zwykłego sklepu sobie, możecie przez aplikację na telefonie zablokować sobie taką centralę, czyli aktywujecie sobie centralę do sklepu, tak, na 5 minut, ale Pamiętajcie, że zdarza się tak naprawdę coraz częściej, że nawet wychodząc na 5-10 minut ktoś obserwował Wasz dom i wie, że nikogo tam nie ma, wchodzi do domu, przez, najczęściej przez balkon, wyważając drzwi właśnie, nie, szyby nie biją. Także tutaj właśnie dużo osób może myśleć, a wybije szybę i wejdzie. Nie. Biorą łomika, wyważają drzwi. I wchodzą bez problemu. Uwierzcie mi, że wyważenie takiego, takich drzwi balkonowych to jest 5 sekund łomem. Czy też okno, tak? To, to w dzisiejszych czasach te plastikowe okna to, to są naprawdę e, bardzo proste mechanizmy i nie są najmocniejsze te mechanizmy. Także jak ktoś łomikiem podeprze, to po prostu to wyważa i, i idzie. Dlatego te czujki robią robotę, bo jeżeli ktoś wyważy takie drzwi balkonowe no to automatycznie wzbudzi alarm i co? Telefon zacznie do Was dzwonić, więc jeżeli jesteście w drodze do sklepu no to chwila moment przybiegniecie z powrotem i sprawdzicie co się dzieje, tak? A jeżeli jesteście na wakacjach, no to policję wzywacie bądź też mówicie do, do intruzów, które wtargnęli do Was do domu, że policja została wyzwana. myślę, że też się wystraszą. Ale mamy też syrenę alarmową, którą możemy też podłączyć tutaj Oczywiście kablowo podłączamy. Jest nawet miejsce nas yy, w tym miejscu, tak jest miejsce na syrenę. W ten sposób. Tutaj prowadzimy sobie przewody i bez problemu gdzieś dajemy syrenę obok tego panelu. Ta ma 120 dB, w pomieszczeniu nie idzie wytrzymać. Więc jeżeli ktoś by wtargnął do pomieszczenia, gdzie jest ta syrena, podejrzewam, żeby uciekał, bo to naprawdę jest mega głośne. Co jeszcze? Jest czujka, dodatkowo czadu, więc jeżeli ktoś ma piec jakiś, warto sobie coś takiego zainstalować, to na zwykłe paluszki. Jeżeli chodzi o czas działania, to jest około pół roku na takich paluszkach, więc spokojnie. Wymiana jest bajecznie prosta, jak widzicie, tak? Przekręcacie i już zainstalowane jest, więc tutaj nie ma nic skomplikowanego. Jeżeli chodzi o takie pilociki, bo oczywiście, jak już wspomniałem, ta centrala jest obsługiwana na telefonie. Możecie na telefonie normalnie brać, obsługiwać tą centralę, czyli uzbrajać, rozbrajać. Możecie ustawiać czas dla niej, że na przykład od tej godziny, załóżmy od godziny 21 do 6 rano, ma być system uzbrojony, a o 6 rano automatycznie ma się rozbrajać. Dzięki temu macie bezpieczny, że tak powiem, sen, tak? Yy, natomiast też na telefonie możecie dodawać tam różne, yy, różne informacje. Na przykład, telefon yy, możecie dodać numer telefonu, na który centrala ma dzwonić. Tak? Czyli wkładacie kartę SIM, dodajecie swój telefon, dodajecie telefon kogoś z rodziny. Tak? Czyli jeżeli dzwoni do was, wy nie odbierzecie, to zadzwoni do kogoś innego, dlatego też nie tylko jeden numer, ale możecie tych numerów yy, nawet i 9 prowadzić. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Co jeszcze? W zestawie jest też wirtualna brama. O co chodzi? Montujecie sobie taką wirtualną bramę na płocie bądź też gdzieś w neferalgicznym miejscu, gdzie ewentualnie boicie się, że ktoś może przeskoczyć do was przez jakąś bramę. Dajecie w ten sposób, że mocujecie na jakichś słupkach z jednej strony, mocujecie z drugiej strony i te dwie czujki muszą się po prostu widzieć. Dzięki czemu jest tworzony laser pomiędzy nimi i one się widzą. Jeżeli zostaje przerwany ten laser, no bo ktoś wtargnął, tak, to zostaje przerwany, albo ktoś no, odczepi to jedno, no to też zostanie przerwany. tak? Ktoś by chciał to rozwalić, to automatycznie laser zostaje przerwany i alarm się wzbudza. Czyli znowu telefon do Was może zadzwonić. I znowu możecie sprawdzić. Jeżeli będziecie mieli e, kamerę na zewnątrz, e, zamontowaną na, e, że tak powiem, tą siatkę, no to też możecie sprawdzić, kto do Was się włamuje. Więc połączenie tej centrali alarmowej jeszcze z kamerami, to jest naprawdę rewelacja. To nie idzie tego ominąć. To naprawdę musiałby ktoś, nie wiem, jakieś zakłócenia wprowadzić. No, oczywiście, to wszystko możliwe, tak. No, obecnie wiadomo, że nikt Wam nie zapewni stuprocentowej ochrony, że nikt się nie włamie. No, Jeżeli są tworzone systemy alarmowe, to pewnie też są y, tworzone systemy, które będą to zagłuszać, tak? Więc y, no, nie, nie ma stuprocentowej pewności. Natomiast no, nie oszukujmy się, w dzisiejszych czasach kradną, y, w większości kradną osoby, które w ogóle nie są przygotowywane jakoś specjalnie na to, Idą ze zwykłym łomem, chcą szkody nam porobić, bo więcej szkód narobią niż, niż coś ukradą czasami. Więc warto po prostu zabezpieczać się w ten sposób i spokojnie jechać na wczasy, bądź też nawet pójść, zwykłe pójście do sklepu. To już też nie musicie myśleć, czy poszliście, a ktoś do Was się włamał. Naprawdę polecam. I to, jeżeli chodzi o komplet tego wszystkiego, oczywiście to wszystko można dodatkowo dokupować, tak? Jeżeli za mało wam będzie takich czujek, chcielibyście na przykład cztery strony, że tak powiem monitorować, jeżeli chodzi o te czujki na jakieś furtki, to można sobie takie wirtualne bramy dodatkowo dokupować. Nie ma z tym najmniejszego problemu, czy czujki, czadu i tak dalej. Ponad 100 urządzeń można dodać sobie do tej centrali, więc. Takich czujek można mnóstwo dodawać, tak? na pewno na każde, okno, na każde okno na pewno starczy i nie będzie z tym najmniejszego problemu. Ta centrala obsłuży wszystkie czujki. I jeżeli chodzi o dodawanie takich czujek, to jest naprawdę banalnie proste. Pokażę wam na przykładzie takiej czujki, tak? jak wygląda dodawanie. Przede wszystkim, oczywiście, tutaj macie ładowarkę do tego, tak jak w domu będziecie montować, no to Trzeba zamontować pod jakieś źródło zasilania, dać, czyli podłączacie pod zasilanie. No i tutaj wpinamy do portu USB typu B. Mamy tutaj DC 5V, czyli zasilanie jest 5V. Podpinamy. Tak, zaświecił nam się monitorek. Może tutaj będę pokazywał na tym. Zobaczę jak będzie dobrze. O. Mamy zaświecony monitorek. I teraz, co robimy? Jeżeli chcemy, na początku zmieniamy sobie język, tak? Jeżeli mamy w razie czego angielski, to możemy sobie zmienić na język polski. Language. I tutaj wybieramy język polski. No. OK. centrala nam się przeloguje jeszcze raz. Mamy wtorek 8 grudnia 2015. Data jest nieustawiona, więc trzeba by było połączyć tą centralę z Wi-Fi z naszym routerem, żeby pobrała sobie datę aktualną. Tak jak widzicie, ja jeszcze nie wkładałem karty SIM. Chcę wam pokazać dwie metody. Pierwsza połączenie właśnie tej centrali po Wi-Fi, a druga metoda też właśnie Połączenie tej karty SIM. Warto najpierw połączyć sobie po Wi-Fi, żeby po prostu dodać tą centralę do telefonu. To jest dużo prościej niż na przykład jakbyśmy włożyli najpierw kartę SIM, a później próbowali skonfigurować ją. Więc na początek spróbujmy sobie tą centralę połączyć z siecią Wi-Fi. Więc, aby to zrobić, klikamy znaczek, wchodzimy do Wi-Fi, czyli niżej akcesoria Wi-Fi zatwierdzamy i na razie zostawiamy tu, tutaj. Następnie bierzemy sobie telefon w rękę, otwieramy aplikację. Może być zamienna Smart Life albo aplikacja Tuya. To dwie aplikacje tego samego producenta. Ja używam aplikacji Smart Life. Oczywiście tutaj byście musieli się zalogować, jeżeli nie macie konta, to zarejestrować się. Już tego nie będę pokazywał. No, bo każdy rejestrować konto raczej umie. My się skupiamy na dodaniu urządzenia, więc robię dodaj urządzenie, następnie czujnik ochrony, następnie alarm Wi-Fi i tutaj na dole wpisujemy sobie hasło. Robimy dalej. Tutaj robimy confirm the indicator is blinking, czyli to pierwsze. Zaznaczamy blink slowly. Wybieramy to. Następnie, zanim tutaj klikniemy połącz teraz, musimy sobie tutaj na tym panelu wybrać opcję soft AP konfiguracja. Oczywiście moglibyśmy próbować łączyć Smart Link konfiguracja, natomiast dużo łatwiej jest wybrać ten soft AP konfiguracja, wtedy bez problemu nam się to połączy. Zobaczcie, wybieramy to. Mamy 120 sekund na połączenie się z z siecią, która będzie teraz generować właśnie ta centrala. Robimy połącz teraz. Jak widzicie, przekierowało mnie do sieci Wi-Fi i mam Smart Life. Wybieram to. Jest połączono, więc po prostu cofam się do tyłu O, i zostaje odliczanie. W tym momencie ta centrala będzie łączyła się z moją siecią Wi-Fi. Konfiguracja OK. Mam, robię zakończono. Don't show this message again. Mogę zrobić test. Next. Done. Mam centralę dodaną. Teraz ważna rzecz. Na razie, jak widzicie, połączyłem centralę kablowo. Ale nie włączyłem jeszcze baterii, żeby działała w razie czego z baterii, czyli tak zwany backup. Tutaj z tyłu, w tym miejscu, macie właśnie backup baterii. Jeżeli przesunę na on, w tym momencie ten backup jest włączony. I nawet jeżeli, zobaczcie, i nawet jeżeli wypnę sobie, zobaczcie, bateria się ładuje, tak. Teraz wypinam ten przewód i co? Dalej działa, tak? Nie mam podłączenia żadnego i dalej działa. Od razu dostaliśmy powiadomienie na telefon o braku zasilania. Wchodzimy w logi jest informacja o braku zasilania. I cały czas tam tutaj informacja przychodziła. Teraz tak, yy, chcielibyśmy sobie dodać jakąś czujkę, tak? Możemy to zrobić zarówno z panelu, jak i z telefonu. Oczywiście, jeżeli mamy aplikację na telefonie, to możemy sobie wejść w akcesoria. Mamy detektor, możemy sobie kliknąć plus i już mamy możliwość dodania czujki. Zobaczcie. Tutaj jest też synchronizacja 14-13. Tutaj jest 9. I patrzcie. Nie wiem, czy będzie widać. Położę to tak. Zobaczcie. Tutaj jest 30 sekund jeszcze, 34, ale tutaj już synchronizacji nie ma. Włączmy sobie naszą czujkę. Przyłóżmy drugą część i teraz rozłączamy. Nie dodało się, ponieważ tu widzieliście, synchronizacja jest 12 sekund. Cofniemy sobie. Robimy plus, synchronizacja, 19, 18, rozłączyliśmy i od razu automatycznie jest czujka dodana. Zobaczcie jak prosty sposób. Teraz jeżeli bierzemy, przerywamy, to nie mamy informacji tutaj na telefonie o żadnych powiadomieniach, tak? Wyjdźmy sobie z telefonu, zobaczcie tutaj jest informacja. Tak, będzie, będzie informacja. Może to położę. Będzie mi łatwiej. O, drzwi, okno otwarte. Ale na telefon nam nic nie przychodzi. Natomiast, jeżeli sobie weźmiemy, yy, zablokujemy, czyli nasza centrala będzie aktywna, tak. Możemy tutaj kłódkę nacisnąć. I mamy 36 sekund na wyjście z domu. Zobaczcie, tutaj chodzimy away arm czyli centrala uzbrojona Mamy 21 sekund Oczywiście tutaj jeszcze wyłączę na razie to alarm rozbrojony możemy też tutaj zmienić ten czas że na przykład macie 10 sekund na wyjście strzałeczka tak ustawienia opóźnienie i opóźnienie wyjścia Wybieracie. Jest 40. Weźmy sobie 10. Ustawienia OK. Jest nieuzbrojony. Tu jest jakieś okno otwarte. O. I zobaczcie. Bierzemy sobie nawet z telefonu. Tak zapomnieliście w domu uzbroić. Macie telefon. Klik klikacie Away Arm. Alarm uzbrojony. W tym momencie 10 sekund, i centrala będzie uzbrojona. Zobaczcie, jest uzbrojona. Tak. Ok. I teraz, gdy tylko ruszę sobie tą czujką. Zobaczcie. Tak. Mieliście 10 sekund na jeszcze rozbrojenie. Jeżeli byście chcieli, żeby to natychmiast zaczęło działać. Wchodzicie sobie w ustawienia opóźnienie opóźnienie wejścia bo to chodzi o to właśnie że jeżeli byście mieli taką czujkę na drzwiach i wchodzicie do domu to jeszcze macie ileś czasu na wyłączenie natomiast lepiej ewentualnie na telefonie bądź też takim pilotem to zrobić rozbrajać ale zobaczcie opóźnienie macie 30 możemy sobie zrobić na przykład na może weźmy sobie na na przykład na 5 sekund 5 sekund albo 10 sekund, no, w zależności od tego, jak szybko chcecie ten wchodzić do domu. Ale, nieuzbrojone. teraz weźmy sobie, dodajmy ten, ten pilot jeszcze. Tak? W tym momencie, zobaczcie, nie działa, tak? Włączamy go. Nie działa, no bo musimy dodać. Więc teraz na telefonie nie będę Wam pokazywał, tylko pokażę Wam na tym panelu, jak to dodać. w Bardzo prosty sposób. Oczywiście, tutaj ustawienie. Oj. Yy, oczywiście tutaj wchodzimy w akcesoria Pilot Potwierdzamy Dodaj I zobaczcie, naciskam kudeczkę, A, yy, numer 0 potwierdzam Synchronizacja Nacisnąłem obojętnie jak przycisk Już mam pilot dodany I teraz zobaczcie Stalibyście przed drzwiami Chcecie uzbroić Alarm uzbrojony Naciskacie pilocik Macie 10 sekund na wyjście na aplikacji oczywiście jest system uzbrojony, to nam niepotrzebne. I jest uzbrojony. Zamykamy sobie telefon. Tak, idziemy do sklepu. Ktoś się włamuje, naszą czujkę rozbraja. Zobaczcie taką czujkę możecie zamontować na przykład w ten sposób. I otwierając, widzicie, tutaj się rozdziela z tamtą częścią. I następuje wywołanie alarmu. Tak Ale jakiej właśnie zasadzie. To jest nic skomplikowanego 5 sekund zostaje alarm i na telefonie jest też alarm. I teraz, jeżeli to wy zrobiliście, no to oczywiście możecie sobie wejść na waszą centralę i zrobić... Disarm. Jeżeli to nie wy, to byście mogli sprawdzić o co tam chodzi. Ale, żeby sprawdzić na takiej centrali, podsłuchać, yy, tak naprawdę, co się tam dzieje, to byście właśnie musieli mieć włożoną kartę SIM. Po prostu dzwonicie, taki numer do Was dzwoni, odbieracie i słyszycie. To zaraz przetestujemy. Yy, ta syrena nie jest głośna tutaj wewnątrz. Mamy tutaj głośnik, więc to nie jest takie głośne. Natomiast, jeżeli byśmy. Podłączyli tą, ja bym tutaj nie wytrzymał w tym pomieszczeniu. Jeżeli chcecie testować sobie, jak to wygląda, to na własne życzenie ja tego nie będę podłączał, bo raz podłączyłem w takim pomieszczeniu, ja nie wytrzymałem. Musiałem, musiałem uciekać z pomieszczenia, takie to głośne jest. Więc tak to działa. Tutaj, żeby ta czujka się nam nie wzbudzała, to ją zostawimy. Co jeszcze? To jest tak najważniejsze. Oczywiście ta czujka, tak samo, tak. Bierzemy sobie, dodajemy, a nawet z telefonu, tak Wam pokażę, Smart Life, akcesorie i tak samo detektor, dodajemy plus, mamy ileś sekund, naciskamy ten przycisk i robimy potwierdź. I to tak wszystkie czujki robicie. Tak samo z tą, plus, mamy czujkę już uruchomioną, robimy plus na telefonie i naciskamy ten przycisk. Mamy dodaną czujkę. I tak ze wszystkim się tu dodaje, tak? Wystarczy, że coś jest uruchomione, wzbudzamy, czyli przerywamy na przykład te czujki. Mamy je uruchomione, tak, podłączone. Wystarczy, że robię plus, czyli dodaj detektor i przerywam jej linię, żeby ona się wzbudziła. Wtedy automatycznie dodaje się do, naszego, do naszej centrali. Ale to jeszcze przetestujemy. Podłączę takie czujki na dworze i zobaczymy jak to działa. Natomiast co jeszcze, pokażę wam jak włożymy kartę SIM do tego. Więc tak, wyłączmy sobie tak, jest wyłączona bateria backup. Tutaj mamy właśnie kartę SIM, przesuwamy, tak? Wtedy do góry nam się podnosi i tutaj mamy takie szyny. W te szyny właśnie wkładamy naszą kartę SIM. Jak można zauważyć, tutaj mamy w ten sposób musimy wkładać. O. Tak na takich szynach karta po prostu się mieści. I przesuwamy. O. W tym momencie tutaj macie załamanie, czyli karta ma mieć właśnie to załamanie w tym miejscu. I jak przyciśnięcie, przesuwacie i jest zamknięta karta. Inaczej się nie da włożyć tej karty. I jak macie, że tak powiem, podłączenie do zasilania, wszystko tędy przepuszczacie i tak dalej. Dodatkowo, oczywiście, ta, ta centrala ma możliwość podłączenia trzech czujek przewodowych czyli po kablu. Tutaj na końcu jest, jak widzicie, masa zone 1, 2, 3, czyli strefa 1, 2, 3. I można takie czujki sobie popodłączać kablowo. Natomiast po co to robić, jak mamy możliwość podłączenia bezprzewodowo? No Niektórzy tam powiedzą, że oczywiście przewodowo to zawsze będzie działać, nikt tego nie zakłóci, natomiast to ma być dodatkowy środek ochrony. Tak Tak jak wspomniałem, jeszcze dodatkowo kamery muszą działać. Tutaj, oczywiście, jest też możliwość przywieszenia gdzieś ładnie tej centrali. Tutaj samocujemy następnie centrale i w ten sposób. No proste, jeżeli chodzi o montaż tego, to jest naprawdę banalnie, banalnie proste. Teraz robimy on. Na baterii wszystko działa. I teraz tak. Pokażę Wam, ale tutaj nie będę musiał pokazywać. Pokażę Wam na, nawet. O, jest offline, ale już się pojawiła. Pokażę Wam na zasadzie dodawania swojego numeru telefonu. Żeby dodać numer telefonu wejdźmy sobie w Settings i tutaj Alarm Call. I tutaj dodajemy swój numer telefonu. Załóżmy, ja dodam swój numer telefonu. Nie będę podawał, jaki. Robię zapisz, cofnę sobie. Mam jeden numer dodany i jeszcze muszę zaznaczyć: nie chcę, żeby smsy mi wysyłał, chcę tylko, żeby dzwonił, bo to jest skuteczniejsza metoda niż jakieś tam przesłanie smsów. No chyba, że jesteście w pracy i na przykład nie macie możliwości odbierania telefonów, no to wtedy tak. To wtedy najlepiej sobie ustawić numer telefonu dla smsów. Ja nie chcę SMS-ów, ja chcę, żeby do mnie ta centrala alarmowa dzwoniła w razie czego. Więc jeszcze tutaj muszę sobie zaznaczyć alarm call. Jeżeli będzie centrala zablokowana i w momencie, jeżeli któraś z czujek coś wykryje, ta centrala do mnie zadzwoni. I zaraz Wam pokażę, jak to będzie działało. Więc wychodzę sobie z tego, biorę sobie, blokuję. Zobaczcie, ile, me, ile sposobów blokady, zapomnieliście nacisnąć na panelu, macie możliwość na telefonie zablokowania, macie możliwość zablokowania nawet z, właśnie z tego pilota, tak? I blokada. Mamy zablokowaną centralę, mamy 10 sekund na wyjście z domu i idziemy sobie do sklepu, tak? Mamy tutaj naszą czujkę na drzwiach. Robię symulację otwarcia okna, balkonu, czegokolwiek. I w tym momencie centrala po dwóch sekundach, zależy ile ten, wzbudził się alarm. Dzwoni do mnie centrala. Odbieram. 4. Intercom. Biorę sobie 4. Czyli interkom. Mogę rozmawiać z centralą. Będę słyszał, co tam się dzieje. Oczywiście jestem za blisko. Rozłączę to. Interkom chodzi o to, że mogę zarówno mówić przez, przez ten panel, ale i słyszeć, co tam się dzieje. Więc, jeżeli intruz by wszedł, właśnie interkom, wybierając interkom, byście od razu słyszeli. Ponownie centrala dzwoni. Wybierz jeden, aby uzbroić. Dwa, uzbroić. Trzy, odsłuch. Biorę jeden, wybieram, żeby dalej była uzbrojona. I centrala w tym momencie będzie uzbrojona i czekać znowu na jakąś aktywność, bo może po prostu jakaś czujka Wam spadła, załóżmy, tak? Na oknie wisiała, bo no te czujki są przyklejane, więc z doświadczenia wiem, że w komplecie jest coś takiego do przyklejenia i różnie z tym bywa. Powiem szczerze, że nieraz lepiej na taśmę jakąś dwustronną przykleić dodatkowo, ale to wszędzie pewnie kwestia przygotowania podłoża do tego przyklejenia. Widocznie u mnie akurat jedna z czujek spadła, ale może kurz był, po prostu nie wytarłem wcześniej, tylko przykleiłem i za słabo się trzymała. Różnie z tym bywa, nie? Dlatego też w ten sposób możecie to zrobić. I zobaczcie, no odsłuchałem, zobaczyłem na kamerze, że tam nikogo nie ma, tak? No to ponownie wybrałem jeden i uzbroiłem sobie taką centralę. Więc któraś z czujek znowu będzie działać, tak? Na przykład wywołam testowo dym. Centrala wyje. Telefon dzwoni. Odbieram. Złączę to, bo to bardzo długo będzie. I teraz jeszcze raz będzie do mnie dzwoniła, żeby uzbroić tą centralę. Tak, odbieram. Wybieram jedynkę. Uzbroiłem i już więcej nie będzie do mnie dzwonić. I tak to działa. Oczywiście, no to nie wywołujemy testowo, bo jeżeli testowo to wywołamy, to bardzo długi czas to działa. Widzieliście, co się dzieje. Tutaj wyje, telefon dzwoni, tutaj wyje, więc naprawdę to działa. Dodatkowo tutaj jest czujka, właśnie czadu. Ta czujka czadu też działa, bo już testowałem. Naprawdę bardzo fajnie. Taka czujka ruchu no to zwyczajna czujka, tak? jeżeli ktoś wejdzie no to już tego nawet nie będę pokazywał Wam, ale jeżeli chodzi o dodanie takiej czujki to tylko włączacie on i tak samo czujka jest, machniecie ręką żeby przerwać yy, linię, tak wywołać tą czujkę i, i dodanie. Także jak widzieliście dodawanie tych czujek jest banalnie proste. Najbardziej interesuje mnie jeszcze właśnie ta wirtualna brama, żeby aby skonfigurować ją i właśnie podłączyć, teraz tak. Jeżeli chodzi o podłączenie takiej yy, wirtualnej bramy, tutaj mamy śrubkę, musimy sobie odkręcić. Tak wyjmujemy. O, w środku wygląda to w ten sposób. Po co odkręcamy? Żeby dać uchwyty. Jeżeli ktoś. Chciałby tutaj przymocować właśnie tak są otwory, i, i tutaj w tym pudełeczku macie po prostu uchwyty do tej wirtualnej bramy łącznie z jakimiś wkrętami, tak i w ten sposób, tak jeżeli macie jakąś rurkę przymocowujecie tutaj, wkręcacie, albo jeżeli macie jakąś deskę, to od razu można. Do deski, wkrętami przymocować i tyle. My to przymocujemy na zewnątrz i zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. Jak ta wirtualna brama będzie się widzieć na przykład w słoneczny dzień. Więc widzimy się już na zewnątrz, jak to wszystko podłączę. Ale jeszcze tylko wspomnę, że tutaj zasilanie tych czujek jest 12V. Można to zasilić z akumulatora. Można zasilić również z zasilacza. Więc yy, widzimy się na zewnątrz. Dobra, jesteśmy na dworze. Jak widzicie, tutaj jedną czujeczkę dałem. Zasilona jest z tego gniazdka i ta czujka zaślona tam z garażu. Mniejszą większość. Ważne, że 12V. Jak widzicie, ja użyłem do tego zwykłej skrętki. Po prostu dwa przewody użyłem ze skrętki tak, do zasilenia. Reszta przewodów jest nie, niepotrzebna. Ewentualnie można to rozpróć i takich przewodów będziecie mieli więcej. Więc tak, jeżeli chodzi o widzicie konfigurację, nie mam zbytnio dużego miejsca, więc ja sobie rozstawiłem to tutaj. Natomiast ogólnie te czujki powinny mieć zasięg 150 metrów, tak do 150 metrów. Więc można to sprawdzić w bardzo prosty sposób. Tutaj jak widzicie, tak, sobie staniemy, to czujka jest widoczna. I tutaj mamy poziom. Alarm to oczywiście wzbudzenie, level czerwony i powinna być dioda zielona, zaświecona. U mnie jest. Nie wiem czy to widać, ale u mnie dioda się świeci. Więc jest czujka jak najbardziej poprawnie zrobiona. I teraz musimy sobie dodać, tak? Więc. Dobra, otwieramy aplikację, tak, dodajemy czujkę, plus i wystarczy, że wejdziemy i robimy potwierdź, czyli wywołaliśmy y, alarm czujki, natomiast właśnie ta dioda gut musi być y, zapalona, żeby to zadziałało. W razie gdyby nie zadziałało, to jeszcze stajemy i tutaj taka blaszka jest. Wtedy naciskamy tą blaszkę i wtedy ewentualnie ta blaszka też wywołuje... Y, Tą właśnie połączenie, i w tym momencie możemy sobie zamknąć tak pokrywkę. One są połączone, Dobra, uzbroimy sobie alarm, i teraz uzbrojony mam. I teraz, no, oczywiście, ja testowo podłączyłem to w ten sposób. Ale chodzi o to, że jeżeli mamy jakąś e, siatkę, tak, przez którą ktoś chciałby przeskoczyć, to montujemy z tam wyżej, bądź też montujemy w tym miejscu, tak, z drugiej strony tak samo, tak, żeby się czujki widziały. Jeżeli ktoś przeskoczy i przetnie tą drogę, no to wzbudzi alarm, tak? Tak jak w tym miejscu, tak? Zobaczcie, nie jestem koczujki, przechodzę i od razu wzbudzam alarm. Tak, robię czek i od razu do mnie dzwoni. Robię disarm, czyli rozbrajam. Mogę sobie też, jak widzicie tutaj w vlogach, Mam strefa, alarm system, strefa 00. Jeżeli bym miał tych czujek dużo, to bym musiał je ponazywać, nie? Czyli wystarczy, żebym wszedł tutaj w akcesoria, ołówek i na przykład brama. Tak, jeżeli bym miał na bramę ustawione, to na przykład na bramę. Jeżeli bym miał gdzieś indziej, to na gdzieś indziej. I zobaczcie, jest brama podpisana. Biorę sobie uzbrajam. Mam uzbrojone. Poczekam tam 5 sekund. Pamiętajcie, że jeżeli bym szybko przebiegł, to prawdopodobnie nie zadziałałoby. Więc to kwestia jest, no na samochody nie zadziała, tak? Ale na ludzi, jeżeli to przez siatkę będzie przychodził, to przecież nikt przez siatkę tak szybko nie przełazi. Więc jak zobaczcie, będę szybko. No to też się wyzwolił. Musiałbym jeszcze szybciej, pewnie. Bo to ma jakiś czas reakcji po prostu. Ale jakbym pewnie bardzo szybko biegł, to mógłby nie zareagować. Natomiast przy takich tych opóźnieniach to nie ma tragedii. I tak to wygląda. Jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy. Jeżeli chcielibyście, żeby centrala alarmowa automatycznie się uzbrajała, jak również rozbrajała o którejś godzinie, no to należy ustawić sceny. Aby to zrobić, wchodzimy tutaj w sceny i robimy create scene następnie harmonogram i robimy tak powtórz raz jeżeli chcemy tylko na przykład w poniedziałki żeby się uzbrajała centrala bądź też codziennie codziennie zaznaczamy sobie każdy dzień robimy cofnij albo najpierw ustawmy uzbrajać żeby uzbrała się o 22 na przykład 00 robimy dalej Mamy harmonogram, i teraz robimy akcję do wykonania. Plusik, Random Device. Następnie wybieramy swoją centralę. Mode i wybieramy Away Arm, czyli uzbrajanie naszej centrali. Robimy zapisz. Dalej i mamy na sam dole jeszcze zapisz. I tak. W tym momencie. O godzinie 22, automatycznie nam centrala się uzbroi. I tak samo robimy, żeby na przykład o godzinie 6, centrala alarmowa się rozbrajała. Wybieramy harmonogram. Bieramy szósta. Oczywiście tutaj możecie sobie ten czas wybierać, jaki chcecie. Dalej. No i rozbimy tutaj plus run device. Wybieramy centrale, mode i robimy disarm, czyli rozbrajanie. Dalej. I robimy zapis. Tak. I to są nasze sceny. I w tym momencie mamy ustawione to w ten sposób, że jeżeli będzie godzina 22, centrala się uzbroi godzina 6 rano, 6 rano do 22 centrala będzie rozbrojona. Możemy sobie to oczywiście zmieniać różne godziny. No i dobra, w dzisiejszym odcinku pokazałem Wam tą oto centralę do samodzielnego montażu. Chodzi właśnie o to, żebyście mogli we własnym zakresie, w prostych krokach zamontować sobie centralę alarmową. Jak widzieliście, dodawanie czujek na drzwi, czy też czujkę dymu, jest jest to bardzo prosta sprawa, tak? Przez, po prostu dodajecie poprzez jedno kliknięcie, bądź też odmontowanie i tyle. Dodawanie czujek możecie y, oczywiście zrobić na tej centrali, bądź też za pomocą telefonu, jeżeli oczywiście wcześniej połączycie tą centralę z siecią Wi-Fi. Jeżeli chcecie mieć właśnie obsługę na telefonie za pomocą aplikacji, to centrala musi być połączona z wifi. Jeżeli nie połączycie, bo nie macie routera w domu, bądź na działce, no to wtedy nawet jeżeli włożycie kartę SIM, no to po prostu centrala będzie dzwoniła do was po wykryciu ruchu, ale nie będziecie mieli obsługi na telefonie. To tylko o to chodzi. Więc jeżeli odcinek wam się podobał, pamiętajcie o subskrypcji i widzimy się w następnych filmach. Do zobaczenia, cześć.